Witajcie. 9 maja obchodzimy Dzień Europy. Tego dnia świętujemy pokój i jedność w Europie. Coś, z czego nasz kontynent nie był specjalnie znany w minionych wiekach. Święto to ustanowiono na cześć rocznicy podpisania tzw. deklaracji Schumana. Robert Schuman był francuskim ministrem spraw zagranicznych, który w Paryżu w 1950 roku zaproponował nową wizję współpracy politycznej w Europie, która miała uniemożliwić wybuch kolejnej wojny. Ta organizacja, to jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali, stała się zalążkiem tego, czym dziś jest Unia Europejska. Czym jest ta Unia? Jaka powinna być? Postanowiliśmy zapytać naszych europosłów, czyli ludzi, którzy reprezentują nasz kraj w Parlamencie Europejskim, co jest według nich największą wartością Unii, co zyskujemy na członkostwu oraz co jest jej największą wadą, jakie powinny być zmiany i jakie powinny być kierunki reform. Poznajmy naszych przedstawicieli. Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z rejonu Gdańska, czyli z Pomorza. Nie po raz pierwszy, ale w poprzednim wcieleniu byłem komisarzem Unii Europejskiej, czyli inna instytucja, ale cały czas zajmuję się przede wszystkim budżetem, czyli pieniędzmi i funduszami dla Polski również. Do niedawna byłem wiceprzewodniczącym, polskim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Obecnie jestem posłem, który jest koordynatorem, czyli szefem w Komisji Kontroli Budżetu. Ta komisja kontroluje wszystkie instytucje finansowe, gdy chodzi o pieniądze, a wydatkowanie, czy dobrze gospodarują tymi środkami. Stanisław Żółtek, jestem z Kongresu Nowej Prawicy Partii w Polsce. Tutaj jestem w Komisji Budżetowej członkiem, ale też koordynatorem mojej grupy Europa Narodów i Wolności. Jak gdyby zajmuję się budżetem Unii Europejskiej, wskazówki daję do grupy i tak dalej. No i poprawki składam, tego typu. To jest moja podstawowa działalność. Przede wszystkim jestem szefem delegacji do spraw Białorusi, ale także członkiem Komisji Kultury, członkiem SEDE, czyli Komisji Obrony i Bezpieczeństwa. Także w związku z tym jestem w Euroneście, czyli Partnerstwo Wschodnie, jak i również w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Nazywam się Jan Zemkę, jestem eurodeputowanym od 2009 roku. Pracuję głównie w dwóch komisjach. Pierwsza to jest Komisja Bezpieczeństwa i Obrony, a druga komisja to jest Komisja Transportu i Turystyki. Julia Pitera, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jestem członkiem Komisji Zagranicznej, oprócz tego zastępcą członka w Komisji Kontroli Budżetowej, w Komisji Petycji. Jaka jest największa wartość Unii? Olbrzymia zaleta Unii Europejskiej, że daje na kontynencie, który w tej chwili skupia 7% ludności świata, możliwość wpływu na losy świata. Poza tym rzeczywiście może w młodym pokoleniu nie jest to cenione, bo tego nie zaznało, ale to jest kontynent, na którym narodziły się dwie wojny światowe. Się nazywają światowe, dlatego że z Europy wyszły w świat, wyeksportowane jakby na cały świat. I mamy 70 lat pokoju, 70 lat bez zniszczeń, które były normą jako polski los. I do tego potężne fundusze na rozbudowę nie tylko autostrad, czy tam mostów, czy połączeń, ale przede wszystkim lepsze wyposażenie szpitali, lepsze laboratoria, to jest większe szanse dla naszej młodzieży, lepsze wyposażenie szpitali, to jest większa szansa wyleczenia, ale drogi bezkolizyjne to też mniej wypadków i to wszystko jest olbrzymią zaletą tego wielkiego obszaru pokoju i wyrównywania szans. Największą zaletą Unii jest to, że wojen nie ma w Europie. Choć pytanie, czy to jest zasługa Unii jako takiej, bo na przykład Stany Zjednoczone do Unii nie należą, a też wojny tam nie ma. Czy jeszcze parę regionów na świecie moglibyśmy wymienić, które są na innych kontynentach, Unii jako takiej nie mają, też wojen nie prowadzą. Unia Europejska sama, jak i pomysł Schumana, mnie się bardzo podobał, jestem za tym. I ona dalej zyskuje, dalej ludzie korzystają z tej idei. Chodzi tu przede wszystkim o pewną konkurencję, czyli wolny przepływ towarów, usług przez granice. Jedni produkują lepiej w jednym miejscu, drudzy w drugim miejscu, mogą handlować bez ceł. Ludzie się bogacą, kraje się bogacą, prawda? Dochodzi do tego oczywiście przepływ osób. Co prawda nie jest to związane bezpośrednio z Unią Europejską, bo to jest Schengen. Nie wszystkie kraje w Unii są w Schengen, a i odwrotnie. Ale jakby jest to pewna konsekwencja, więc to też. No, pewna taka wolność poruszania się coś dochodzi. I to jest. Z mojego pojęcia najważniejsze jest nie tyle bezpieczeństwo, bo to przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza,
ale otwartość, możliwość funkcjonowania w całej Europie na równych prawach, czyli bycia Europejczykiem bez ograniczeń. Walczyliśmy o to bardzo długo, jest to wartość absolutna, taka autoteliczna i uważam, że to, że Polacy nie są drugą kategorią na świecie, a zwłaszcza w Europie, tylko jesteśmy pełnoprawnymi członkami rodziny europejskiej, jest wartością, którą powinniśmy szanować, doceniać, pielęgnować, dbać o nią, bo ona nie jest dana na zawsze. Największą wartością jest przynależność do wspólnoty 28 państw, które to państwa zamieszkuje dzisiaj 507 milionów osób. Polska jest w tym gremium takim państwem o szczytnym potencjale i to oznacza, że jesteśmy częścią struktury politycznej, gospodarczej i społecznej, która jest dzisiaj największym potencjałem, jeśli chodzi o gospodarkę na świecie. Unia Europejska to bezpieczeństwo i to jest to, co powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu. I drugie bardzo ważne to jest możliwość wyrównywania szans pomiędzy państwami bardzo dobrze rozwiniętymi o starej, utrwalonej demokracji, a krajami, które aczkolwiek już minęło 30 lat od, czy prawie 30 lat od zmiany systemu, mówię o dawnym obozie sowieckim, ciągle jednak na to, żeby dogonić te kraje wysoko rozwinięte, jeszcze trochę wymaga czasu. Bez Unii byłoby to niemożliwe. Co jest największą wadą Unii? Unia Europejska jest coraz bardziej lewacka, coraz bardziej ideologiczna, a coraz bardziej zbiurokratyzowana. Jest takim molochem, cierpi na chorobę słoniową, a olbrzymia ilość stanowisk, trzy siedziby parlamentu, Bruksela, Strasburg, Luksemburg, wydawanie masy kasy podatników europejskich, no w zasadzie wrzucanie za okno. To, co jest wadą Unii Europejskiej, taką dostrzegalną, to jest przeregulowanie gospodarki. Przez to ona nie jest tak konkurencyjna jak gospodarki takie mniej uregulowane, no na przykład amerykańska. Za często poucza nas, jak mamy żyć. Na przykład, jakimi zabawkami się można bawić, a jakimi nie, czy można palić papierosy, czy nie można. Naprawdę te rzeczy bym pozostawił państwom narodowym. Jeżeli chcą regulować, to sobie niech regulują. To jest to, co się w ostatnich latach z tej Unii zrobiło. Mianowicie taka chęć władzy Unii, żeby ludzi wziąć za twarz, żeby nimi rządzić, a rządzą poprzez co? Poprzez nałożenie kagańca biurokratycznego, ogromnej, każdy ruch człowieka jest kontrolowany, jak szczyt trawniki, jak banana zawijać, no wszystko, odsypialni do pracy. I nauczenie ludzi pokory przed władzą, przed samym sobą, polega to na tym, że z jednej strony ludzie się boją, bo tutaj mobbing, bo tutaj będzie oskarżenie o mowy nienawiści i nie można się ruszyć, a z drugiej strony stają się ludzie w Unii Europejskiej żebrakami. Trzeba poprosić o dotacje, trzeba zamiast pracować na roli, to trzeba załatwić, żeby tam, gdzie się nie sadzi, to żeby dostać z tego tytułu pieniądze. I normalni ludzie stają się nienormalni. Po prostu no, cała Unia się wypaczyła pod tym względem i to jest najgorsza rzecz, jaka jest. Po prostu to chycenie przez władzę ludzi za twarz takimi biurokracją i zakazami, nakazami oraz dopłatami. To jest najgorsza rzecz. Wiąże się z bezpieczeństwem Unii. To jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Otóż wtedy, kiedy powstawała Unia, to traktowano od początku przez bardzo wiele lat Unię jako wspólny rynek, przede wszystkim jako swobodę przemieszczania się. Uważano wtedy, że za bezpieczeństwo odpowiadają państwa poszczególne, a w wymiarze wojskowym odpowiada NATO. Dzisiaj się to zupełnie zmienia. Obywatele Unii Europejskiej oczekują w pierwszym rzędzie tego, że Unia im zapewni bezpieczeństwo. Więc Unia musi tutaj zmieniać masę swoich działań, znacznie aktywniej funkcjonować, chociażby jeśli chodzi o ochronę swoich zewnętrznych granic, musi wspólnie walczyć z terroryzmem, dlatego że jesteśmy narażeni na różne zamachy terrorystyczne. Inaczej mówiąc, takim drugim problemem po tych ruchach dezintegracyjnych wewnątrz Unii, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa Europejczykom.
każdy mały podmiot, bez względu na to, czy jest polityczny, gospodarczy, czy też ma inną formułę, łatwo się reformuje. Reformuje się stale. Im większą mamy instytucję, a Parlament Europejski, instytucje europejskie to gigantyczne instytucje, tym trudniej o reformy, tym trudniej o zmiany, tym trudniej o szybkie, sprawne reagowanie. W Parlamencie Europejskim, jak i w całej administracji brukselskiej, największym mankamentem jest biurokracja. Czyli właśnie wolne reagowanie na zmieniające się potrzeby i dostosowywanie rozmaitych reguł, prawnych przede wszystkim, do tego zmieniającego się świata. Działamy za wolno, za opieszale. Wydaje mi się, że debaty, które są bardzo często niezwykle interesujące, nie przekładają się bardzo szybko na tą praktyczną stronę. To wielka wada Parlamentu Europejskiego, wielka wada także pracy Komisji. Ja na nią zwracam uwagę, zwłaszcza ze swoimi doświadczeniami, jako były prezydent Wrocławia, minister kultury, czy szef dużej grupy parlamentarnej? Moim zdaniem brak więzi pomiędzy dwiema rzeczami. Jedno to jest to, że pieniądze unijne wspomogły szereg inicjatyw na terytorium Polski. Wspierały różnego rodzaju organizacje, również lokalne, różne organizacje, nie wiem, kulturalne. Więc z jednej strony mają świadomość, że mają swobodę działania, czy większą swobodę działania dzięki uzyskanym funduszom, więc mają realną korzyść z Unii, a z drugiej strony w tej nie przenosi się to na taką świadomość prounijną, to znaczy z jednej strony, gdyby powiedzieć, że to zostanie zabrane, odebrane, to by ludzie uświadomili sobie w tym momencie, co tracą. To wszystko są jednak opinie naszych reprezentantów, ale jaka jest wasza opinia? Co wy uważacie za największą wartość czy sukces Unii Europejskiej, a co za jej największą wadę? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Pamiętajcie też, że już za rok, to znaczy pod koniec maja 2019 roku, odbywają się kolejne wybory do Europarlamentu i jest to idealna okazja, by zacząć rozliczać naszych obecnych europosłów z ich pracy. Sprawdźcie sami, kto was reprezentuje i napiszcie do nich, jeżeli uważacie, że a, wykonują niedobrą pracę, bądź jeżeli uważacie, że wykonują dobrą pracę i chcecie ich pochwalić, jeżeli uważacie, że zajmują się sprawami, które nie są dla was istotne i po trzecie w szczególności, jeżeli nawet nie znacie swoich europosłów. Napiszcie do nich i dajcie im okazję wytłumaczyć wam, w jaki sposób bronią waszych interesów. No bo hej, w końcu oni są tutaj dla nas. I to tyle. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek i chcielibyście oglądać więcej takich materiałów, w szczególności wywiadów, to zapraszam was bardzo serdecznie do wspierania mnie na moim kanale Patronite. Nie zapomnijcie również subskrybować programu.